Wow, jak mi się kręci w głowie, za szybko go śmietają, nie, zostawcie mnie, nie chcę już się zmieniać w niego, nie. Ale to było naprawdę szybkie. Sorry, że tak się darłem. Co się ze mną stało? Kosmitaju, jeden, drugi, z czerwonymi oczkami, co żeście mi zrobili? To było za szybkie, ale mocno mi się kręciło w głowie. Przestańcie, proszę, zrobię dla was co chcecie, wszystko, ale zostawcie mnie, nie chcę tu już być. Teraz się boję spojrzeć na siebie, zmienić kamerę, widzowie, czy oni mi coś zrobili? Kliknijcie teraz łapeczkę w górę, kto mnie słyszy i razem wszyscy klikamy i patrzymy, co mi się stało. Za 3, 2, 1, klikajcie teraz łapeczkę w górę, oczywiście kto chce i ja klikam tak samo, teraz, jeszcze raz, bum, nie, dobra, zmienili mnie, ale jakiegoś dziwnego kosmitaju i mam czerwone oczy też, co? Ej, ale jeszcze normalnie gadam, w środku jestem normalny, znowu na zewnątrz, ale jeszcze gorzej, wyglądam jak kosmitaju. Dlaczego? Nie chcę być z wami, nie chcę być wami i w ogóle odsuńcie się ode mnie. Weźcie mnie, uwolnijcie, proszę, kosmitaju. Zrobię dla ciebie wszystko. Polećmy po Auroxa, który mnie zostawił na ziemi. Subskrybujcie też mój kanał, jak już tam kliknęliście łapeczkę w górę. O, uwolnił mnie. Jedna subskrypcja to jest 1 kilometr bliżej do ziemi. Kto by mógł, to zostawcie tego subskrybera z dzwoneczkiem. Lecimy po 700 tysięcy, a mało brakuje. Jakbyście mogli udostępnić ten filmik, pokazać to wszystkim, że Smyslow zamienił się w kosmitaju i oni mi to zrobili, to byłbym wdzięczny. Udostępniajcie, subskrybujcie. Oczywiście dobrowolnie, kto chce. A ja schodzę. Ole, muszę się porozciągać. A zastygłem. Ojeju. Się zmieniłem totalnie. Źle się czuję, jakoś tak inaczej w ogóle. I nie, no jak ja wyglądam? Tragicznie. Tylko się ze mnie, widzowie, nie śmiejcie, proszę. Ta moja głowa, te oczy. Co wy mi robicie? Oni się napatrzeć nie mogą na mnie. Tak, ładny jestem. Tak jak wy, taki bobek kosmitaju z czerwonymi oczami, ale jeszcze musieliście mi oczy zmienić? Teraz jestem gorszy niż wcześniej. Uratowałem waszego przywódcę Auroxa, za to powinniście być mi wdzięczni. I też was bym uratował. Wszystko dla was mogę zrobić, ale odmieńcie mnie. Ja chciałbym chociaż normalną twarz. Nie, nie uciekajcie! Ej, a ja? Halo, gdzie wy biegniecie? Nie zostawiajcie mnie tutaj! Wow, jak szybko przyspieszył! Uciekli. Przestraszyli się kogoś? Czy jest tu jakaś istota? Halo, kosmitaju, nie zostawiajcie mnie! To ja jeszcze Smyslow, od środka mnie nie zmienili. Ja nie jestem taki łatwy, żebym stał się kosmitaju i gadał jakimś dziwnym językiem. Ej, kosmitaju, jestem, tak, oni mnie zmienili. A chociaż mogłem udawać przed nimi. Właśnie, a jakbyśmy to zrobili czysto IQ, że niby jestem kosmitaju i oni może tak się na mnie patrzyli dlatego, że im się do końca to nie udało, bo mam normalny głos. A jakbym go udawał, ich przechytrzył? O, zostałbym jakoś przywódcą ich. To by był genialny plan. Czekajcie. O, jestem kosmitaju, potrafię zmienić swój głos. Jak coś, widzowie, to ja, nie? O, mogę udawać, kosmitaju. O, udało wam się, zmieniliście mnie. Jestem kosmitaju. Czy tu się... Czy może tu piratów... Predator mąż tu wszedł. Ej, bo tu może być predator na niewidzialności. A oni uciekli przed nim. Dobra, zmywamy się stąd. Jak najszybciej wychodzimy i musimy pomyśleć, co dalej, aby wrócić na ziemię i się przemienić. No spójrzcie, jak ja wyglądam, nie? Tak, to ja bym nie chciał wracać na ziemię. Czy to jest jedyne miejsce, które by mogło mnie odmienić? Ale jeszcze są predatorzy, którzy też na mnie polują. A ten kosmitaju mnie uratował. Halo, jesteście tutaj? Kosmitaju! Już się zmieniłem w niego! Mam taki dziwaczny głos jak wy, jak ten Auroxa i mogę być waszym przywódcą! Ja być najlepszy, największy, pokażę wam wszystko, nie? Tak naprawdę to nic. No chodźcie tu, kosmitaju! Jeszcze kto nie uszczę na ziemię! Nie wytrzymam tego zmiany! Ja już będę krzyczał i to głośno! Zawołam do Auroxa!
Wychodzę z tej wioski, nie wiem. Ja już tu nie chcę być. Ja już, nie wiem, nie wolę tych piratów. Biegnijmy po prostu biegnijmy po prostu w stronę ziemi, już nie będę tak gadał. Tragedia. Nie mam nadziei w ogóle. Oni tu też mogą mnie zaraz dopaść. Chociaż mam w EQ jedną rzecz, o której oni nie wiedzą. Ani kosmici, ani piratorzy. Jest to mój diamentowy miecz, który jest zaklęty. Ma ostrość 5, więc tym możemy się bronić i pokonać morze kosmitów albo operatorów. Tylko problem jest w tym, że ich jest więcej. 2, 3, a ja sam, jak palec. Nawet nie wiem, gdzie są moi przyjaciele. Sarhedzie, Longhorn się karton do Gukaci, gdzie on was dał? Ta, Longhorn w ogóle poleciał z nim. Zapomniałem, on jest za Auroxem, po to, żeby wypluł ziemię. I on tam sobie zamieszka? A mnie zostawił, najlepszy mój przyjaciel. Jak on mógł mi to zrobić? A nie wiem, biegnijmy może z nadzieją do tej ziemi. Albo wejdźmy tam na samą górę. O, idziemy tam jak najszybciej. Skoczymy z jak największej wysokości. Jeśli padnę, to wychodzę raz na zawsze, Smajsloa nie ma. Jeśli przeżyję, to Smajsloa będzie dalej. Chociaż to jest bardzo, bardzo daleko i zarazem wysoko do ziemi. Ja to robiłem sam, te schodki, czajcie. Zajęło mi to jakieś 15-20 minut roboty, jak miałem materiały. Myślałem sobie kiedyś, że jak wybuduję schody do nieba, wiecie, nieba, tu jest kosmos, nie? Tu są schody do ziemi, no to mi się uda, ale niestety... myliłem się. Idąc po tych schodach, to jest jeden plus, że zobaczę wszystko, co jest wokół mnie. No patrzcie, jak idealnie, nie? Schodki do ziemi. Biegniemy naprawdę wysoko, ale niestety one tu się kończą i wtedy musimy z materiału wybudować się jeszcze wyżej. O tam. I dalej jest limit. Więcej już nie możemy ani wylecieć, ani odlecieć. Czekajcie, krzyknę jak najmocniej. Może ktoś mnie tu usłyszy. O, dawajcie, teraz będzie mój najgłośniejszy krzyk w Minecrafcie, żeby mnie ktokolwiek usłyszał w całym kosmosie, aż żeby ten głos do ziemi dotarł. Przygotujmy się. Uwaga. Halo, słyszy mnie ktoś? Słyszy mnie ktoś? Słyszy mnie ktoś? Jakie echo! Jak krzyczę! 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 Wow! Wow! To ja, Smajslo! Normalny człowiek! Normalny człowiek! Potrzebuję pomocy! Jakiejkolwiek! Dajcie mi znak, jeśli mnie słyszycie! 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 Ktokolwiek! Ktokolwiek! Pokażcie się, proszę! 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 Jestem sam jak palec! Jestem sam jak palec! No nie! Jakie tu echo się zrobiło! Echo się zrobiło! Echo się zrobiło! Aurok, zobaczysz! Jeszcze cię dopadnę! Dopadnę! Spadnijmy na dół. Spadnijmy na dół. Dobra, to nie ma sensu. To nie ma sensu. Lecę na dół, krzycząc, zobaczmy, czy przeżyję. O, przeżyłem. Na jednym serduszku. Na jednym serduszku. Na jednym serduszku. Dobra, mówmy już normalnie, aż mnie gardło zabolało. Tak krzyczałem, sorry widzowie. Ale już no nie wiem, co mam zrobić. Oddalamy się od tej wioski. Kosmici mnie zostawili. Nie idą po mnie, nie tepa mnie. Uciekam jako kosmita w kierunku ziemi, będę cały czas szedł, nie wiem, przez 24 godziny. Nie wiem totalnie, co mam zrobić w takiej sytuacji. On poleciał ostatnim statkiem, prawdopodobnie tym UFO, na ziemię. A dla mnie nic nie zostawił. Ja nie mam ani rakiety, ani ziemi, ani niczego. Jestem kosmitaju. Jedyny plus, co mam, to właśnie w to WQ ten mieczyk, nie? Który jeszcze nie pokazałem ani operatorom, ani... ani kosmito... O, są za mną. Obserwują mnie. Chyba niepotrzebnie wychodziłem z tej wioski. Jeden zniknął. Teraz uciekamy, ale do tyłu nie mogę, tylko do przodu. 3, 2, 1, pran! Szybko, 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 biegnijmy! Do wioski villagerów, żeby gdzieś się schować! Cokolwiek! Tylko problem jest taki, że nic tu nie ma! To są operatorzy, którzy polują na tych alienów, na tych kosmitów, a ja jestem jednym z nich. O nie, tu jest ta włócznia. Najgorsze jest teraz to, że ja się zamieniłem w prawdziwego Bobka, czyli kosmitę. O, biegał za mną, pojawiają się coraz to bliżej. Szybko, szybko, run. Wioska villagerów, Stefan, uratuj mnie ktokolwiek. Aurok, jestem w tarapatach, pomóż mi. O, ta przylecia. O, jest wioska, tutaj się schowamy. Stefan, ty, Janusz, ratuj mnie. Jednobrwiowy, no halu ty. Tam są operatorzy i zatrzymaj ich, pogadaj z nimi. Słyszysz, zrób cokolwiek, proszę. I przy okazji zostaw łapeczkę w górę i subskrypcję, nie? Ale to tylko tak szybko, no idź tam. Pchaj się do nich. Pomóż mi, a nie się tak na mnie gapisz.
No, o tak, odwrócić się plecami najlepiej. Ja sobie poszedł w własnym kierunku. Był tu jeden predator z tyłu. Szybko zamknijmy się. Ja tu wcześniej już byłem zabarykadowany o tym zielonym kolorem. I tutaj też był Aurox. To była nasza taka miejscówka. Szybko to wykopiamy. Tylko nie mam nie wiem, czy mam kilofa? Nie, nie mam kilofa. Szybko z rączki do środka. O, jeszcze włócznie wziąłem. Zaraz będę do nich strzelał. Dawaj. Ech, bez kilofa ciężko. Każda sekunda się liczy, zaraz mnie porwą i mnie zjedzą. Chciałbym jeszcze żyć i się dostać jakoś do ziemi. O, jest mój stół do konstruowania. Tak, idealnie, mam deski. O, dobrze, jeszcze szybciej. Nie patrzę się do tyłu, bo się boję. I teraz, okej, dobra. O, jest blisko, tu jeden, rzucę w niego, wódź ją. A masz, zniknął, nie trafiłem. Szybko do środka zwiamy. Barykada. A pięknie, teraz drugim blokiem, jeszcze tutaj. Jest wejście, Stefan, przesuwaj się. A masz z miecza, i tak mi jest, nie jesteś przydatny. A masz z marchewki, z miecza też. A masz, pokonałem, jestem wkurzony. A ty, villagerze, pomóż albo padniesz. O, odwrócił się do mnie. Daj mi cokolwiek, statek, UFO. Frrr, ja chcę latać na ziemię. Dam tobie wszystko, obiecuję, czego zapragniesz. Złota? Nie ma sprawy. Diamentów? Okej, dam ci tysiące. Na naszej ziemi tego jest w milionach. Nie ma sprawy. Dam ci najlepsze szaty. Czego zapragniesz, najlepsze materiały, z której wybudujesz swoją wioskę villagerowską? Tak! A więc, jaka jest twoja odpowiedź? Proszę, powiedz mi, pokaż. O! Co robisz? Co? Aha, przepchnąłeś mnie i odwróciłeś się do mnie plecami. Oszczy! Nawet villagerowie mi nie pomagają. A maści! Żeby te pratorzy i kosmitały tak szybko padali jak ci villagerzy, to bym się cieszył. A co dalej? Mamy stół do konstruowania. Tutaj możemy szybko zrobić sobie kill-off. Z jednej strony mogę się podać, tak naprawdę. Z drugiej strony nie wiem, co zrobić. Nie, brakuje mi tych patyczków. Okej, pierwsze zróbmy sobie patyczki. Nie chce mi się, ale dużo osób z was mi napisało, że jesteście ze mną. Przypnąłem nawet serduszka wam. Dziękuję, że oglądacie, piszecie komentarze, wspieracie mnie, pomimo tego, że mnie ścigają co chwilę ci predatorzy i kosmitaju. Skoro mi cały czas piszecie w komentarzach, abym się nie poddawał, dam radę, jesteście ze mną i tak dalej. Dobra, zrobię to dla was. Wróćmy do tej wioski kosmitaju. Jeszcze nie wiem jak, może z tym mieczykiem w ręku, może się tego przestraszą. I spróbujmy tam się jakoś odmienić. Poszukajmy statku, czegokolwiek i wróćmy na ziemię. A gdy tylko to zrobimy, to się zemszczę na Auroxie. Jeszcze on mnie popamięta za to, co mi zrobił i mnie tutaj zostawił samego, wziął Longcorsa, a gdzie są moi przyjaciele, nie pomógł, nic nie powiedział, po prostu na moich oczach odleciał. Zjedzmy marchewkę sobie, a teraz ziemniaczki i pobiegnijmy jak najszybciej się da w stronę tej wioski kosmitaju. To jest jedyna nasza szansa, aby tam się odmienić, zrobić cokolwiek, bo w takiej wiosce villagerów, no co, tu są same pustki, oni też mi nie pomogą, nic tu nie ma, na tym księżycu pustki i takie wioski te zmutowanych villagerów. Dobra, odsuńmy się, mamy kilofa, albo niech zregenerują się serduszka troszeczkę. Zjedzmy jeszcze jednego ziemniora, mam dwa ostatnie, to troszeczkę mi da, te surowe są ciężkie, nawet się nie najadłem do końca. Dobra, kij, biegnijmy, ale nie wiem, czy pokazywać ten mieczyk, nie? Czy by się wystraszyli? Pobiec bez z. Dobra, biegnę z, a przed wioską go schowam najwyżej. Czekaj, jeszcze tutaj trzeba rozwalić, zamiany kill-off, użyjmy szybko i teraz w nogi, jak nitro, do wioski z powrotem. Jest nadzieja, dzięki wam widzowie, że mi piszecie komentarze, możecie jeszcze więcej tego pisać. Piszcie, ja przypnę wam serduszka, nie, pojawił się za mną, biega, z wódź się trzyma, zostawcie mnie, ja nie jestem kosmitaju, ja normalny smajslu, przepraszam was, pratorzy, no nie, ich jest więcej. O, biegnie, ten drugi się patrzy, oni mają przewagę nade mną, potrafią znikać, niewidzialność, są szybsi i jeszcze te włócznie. Ja sam nie mam szans. Ale mieczyk zaklęty. Może się tego troszeczkę wystraszyli, bo jakoś mnie nie atakują, a byli naprawdę bardzo blisko. Tam ktoś stoi. Nie, już myślałem, że ktoś tu stoi, ale to tylko przewidzenie. O, jest włócznia. Dobra, biegnijmy. Z tyłu ich nie ma. O, przestraszyli się tego mieczyka? Nie, jednak nie są. Nie, zostawcie! Albo będę znawalał was, no. Chodźcie, stylówkę, chodź. No, dawajcie, gdzie jesteście? Pokaż się jeden z drugim. O, albo nie, jednak. Nie, zostawcie mnie, nie. Ja nie chcę się bić, dobra. Ten mieczyk mi nic nie pomoże. Wracamy szybko do tych kosmitaju. Ale gdzie oni pobiegli? Oto jest pytanie. Może w jakimś pomieszczeniu się skryli? Znajdźmy ich, poszukajmy. Zmuśmy do tego, żeby mnie odmienili. Chyba, że inaczej. Będziemy udawać przywódcę ich.
O, i wtedy rozkażemy, aby dali mi ten statek UFO i pokazali, poszukamy też przyjaciół. To będzie genialne, zróbmy to. Szybko biegnijmy, biegnijmy. Coraz to bliżej. Nie, Pratorze, proszę, nie porywaj mnie, nie poluj. Oni się ze mną po prostu bawią, już by mogli dawno zrobić i zjeść mnie. Albo tego mieczyka boją się, jakże go wyciągnąłem. Nie wiem, są coraz to bliżej. Nie, zniknęli. Okej, szybko do wioski, do wioski, do wioski. Podobno ta ciecz czarna, kiedyś miał Rox mówił, że Pratorze się tego boją i nie wchodzą w to, trzymają się z tego daleka. Może byśmy też pozbierali to wiadrem. O, stoi przed tym. Widzicie? I nie chce tu wejść. Oni to jakoś unikają, czy przeskakują, nie wiem jak oni to robią, ale nie chcą wejść. Dobra, chodźmy do środka, schowajmy się tak samo i wołajmy: Kosmitaju! Przybiegłem. Jeszcze widziałeś, Kosmitaju, właśnie zapomniałem o swoim głosie. I zamieniłem się właśnie, chuj, my ten mieczyk, gdzie nie, my tego mieczyka nie mam. To zamieniłem się, mogę być waszym przywódcą. O, jesteście tutaj w środku! Kosmitaju, halo! Ja być ko już wasz, normalnie nie ma ich tutaj. Witam, Kosmitaju, ja być waszym przywódcą. To ja, mieć taki głos, słyszycie mnie? Tak, żabyła kodujcie. Aha, usłyszałaniacie wszystko? Tak, tak, łupcie to, bo tam Predatorzy są. Też bym wam pomógł. O, mam materiał, że jasno zielony. Dobrze, to też wam mogę. Tu się jakieś są dziury? O, tu jest dziura, to też zakryjmy. Dobrze, tak, żeby żadni Predatorzy tu się nie przedostali. Że zapomniałem o tym głosie, widziałem, nie? No, ale tutaj też zablokujemy, żeby nie było. O, tutaj też, że dokładnie, że żadnej dziurki, tak, bo tu Predatorzy. A co będziemy robić w środku? Bo tu jeszcze łabo generalnie. Kosmitaju, czemu tu my w ogóle zostajemy? Widzisz? Co to jeszcze, to może wziąć, czy nie? Co? Co ci na mnie patrzysz? Nie, ja nie wejdę na szczół, ja jeszcze przywódcę twoim! Klękać przede mną! Klękać! Trzeba być przywódca wasz! Klękaj na nogi! Co jest? O-o. Dobra, przestanę udawać. Oni wiedzą, że jestem jeszcze normalny. Nie, 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 nie. Oni tacy nie są, oni myślą. Dobra, no to mam przegibane. Co teraz? Na stół mi każą wejść. Wyciągnął mieczyk, ten ostry zielony. A ten ma jakieś urządzonko, co mi tam wcześniej robił. Tak, wyjść nie mam. Zakryli to, a jeszcze im pomagałem. Nie, gdybym wiedział, że chcą mi to zrobić, to w ogóle bym stąd uciekł, nie? Przez jakąś dziurkę. A jeszcze pomagałem im to zabudować. XD. Ach, co ja myślałem, że się nabiorą na to? No dobra, dobra, wejdę, no. Ale nie róbcie mi nic takiego, no. Odmieńcie mnie, proszę. Dobra, już leżę na tym stole. Ojeju, jak ja wyglądam. Co oni jeszcze mi chcą zrobić? No jestem już Kosmitaju cały, no. Przestańcie już, no. Bo...